Który klub w Ekstraklasie był najskuteczniejszy w 2023 roku? Cześć, witajcie na kanale 365 dni o piłce. Grudzień to czas podsumowań, jesteśmy w takim okresie roku, kiedy możemy spojrzeć na te minione 12 miesięcy właśnie pod takim kątem rozliczeń i pochwalić pewne kluby za tak wyglądały. W całym roku kalendarzowym 2023, wiadomo, że w Polsce sezon gra się jesień starego roku i wiosnę już w roku nowym, natomiast myślę, że możemy tak eksperymentalnie rozdać pochwały, prezenty i też z drugiej strony rózgi za całe rozgrywki 2023, patrząc właśnie na rok kalendarzowy. Przygotowałem sobie taką tabelę, gdzie mamy czarno na białym, kto wyglądał dobrze, a kto przeciętnie, a kto słabo w roku 2023. Natomiast zanim dwa słowa o tym, zachęcam oczywiście wszystkich do subskrypcji mojego kanału. To jest ten czerwony guzik na dole. Od razu też na starcie życzę wszystkim wesołych świąt, zdrowych, spokojnych. Natomiast teraz przejdźmy do tego materiału. Pewnie doskonale większość z Was wie, jak wyglądał Śląsk-Wrocław w tej rundzie jesiennej. Trener Jacek Magiera stworzył prawdziwego potwora. 41 punktów w tej pierwszej rundzie sezonu. To jest naprawdę wynik doskonały, nieprawdopodobny. Zasłużony lider z Dolnego Śląska. No i oczywiście na nie mniejsze gratulacje zasługuje Jagiellonia Białystok. Natomiast jak to wyglądało, jeżeli chodzi o rundę wiosenną minionego sezonu? A więc patrząc sobie właśnie na cały rok kalendarzowy 2023. Przed Wami tabela, gdzie mamy uwzględnioną liczbę punktów za wiosnę 2023 roku, a także za jesień 2023. Tak to mniej więcej wygląda i co ciekawe, bo mówiąc szczerze, ja się tego osobiście nie spodziewałem, trzy kluby mają identyczny bilans punktów, jeżeli chodzi oczywiście o tę, powiedziałbym, kolumnę łącznie, a więc 66 oczek. To jest kolejno Raków Częstochowa, Lech Poznań, a także Legia Warszawa. Oczywiście te wyniki są trochę inne, jeżeli chodzi o wiosnę sezonu 2022-2023, a także jesień tego sezonu. No i kolejno mamy Raków Częstochowa, który uzbierał na wiosnę punktów 34, natomiast na jesień troszeczkę mniej. Identyczny wynik Legii Warszawa, natomiast Lech Poznań, no to jest tutaj, słuchajcie, równy bilans, no bo to jest 33 oczka na wiosnę, 2023 roku, a także część tego sezonu, a więc rundę jesienną 2023-2024. Kolejno dalej, jak zresztą widzicie, mamy Pogoń, Jagiellonię i Piast. Identyczne wyniki, no bo to jest łącznie 61 punktów. Dalej to jest Śląsk, Górnik, Zagłębie, Korona, Radomiak, Krakowia, Warta, Poznań, Stal, Mielec, a także Widzew, Łódź. No właśnie, ekipa RTS najsłabiej wypada w tej klasyfikacji. Pamiętamy zresztą, jak wyglądała drużyna prowadzona jeszcze przez Janusza Niedźwiedzia w tamtym sezonie. No to była przede wszystkim rewelacyjna jesień, dużo słabsza wiosna, no i to gdzieś rzutuje na tym, że RTS zamyka tę, powiedziałbym, taką specjalnie wymyśloną tabelę. Oczywiście w tych wynikach, jak zresztą mogliście widzieć, nie uwzględniłem Beniaminków w tym sezonie, a także ekip, które przecież spadły, no bo brałem pod uwagę tylko wyniki w Ekstraklasie w tych, powiedziałbym, dwóch sezonach, natomiast uwzględniając tylko rok kalendarzowy 2023. Jeżeli chodzi o bilanse bramkowe, bo to też jest ciekawe, mówiąc szczerze, ja raczej bym na to nie wpadł, nie zgadłbym, że tak to może wyglądać, no bo to Jagiellonia była zespołem najskuteczniejszym, jeżeli chodzi o rozgrywki Ekstraklasy w roku kalendarzowym 2023, no bo to jest aż 68 bramek strzelonych. Jeżeli chodzi z kolei o bramki stracone, no to jest zespół Widzewa Łódź. RTS stracił aż 57 bramek, biorąc pod uwagę wiosnę tamtego sezonu, a także tę rundę jesienną sezonu 23-24. Także to też jest ciekawe, że poza słabą i małą liczbą punktów, no powiedzmy sobie wprost, też te bramki na samym końcu, bramki stracone, się nie zgadzają. Tak to wygląda, myślę, że to jest tabela ciekawa, która gdzieś pokazuje tę najnowszą formę obu drużyn. Myślę, że na osobne gratulacje zasługuje Piast Gliwice, który fantastycznie wyglądał na wiosnę, bo to też gdzieś widać w tej tabeli, jeżeli sobie popatrzymy właśnie na tę rundę wiosenną sezonu 22-23, no bo te piastunki, jak w tej chwili też widzicie, biorąc pod uwagę tylko wiosnę, mają lokatę pierwszą, 37 punktów, no zdecydowanie gorzej wygląda to na jesień, 24 oczka, natomiast po drugiej stronie i na drugim biegunie na przykład jest Śląsk-Wrocław, który uzbierał tylko 14 punktów. Pamiętamy, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o ekipę WKS-u, która też no, rzutem na taśmę tak naprawdę utrzymała się w Ekstraklasie. Ta ostatnia kolejka, która zdecydowała o tym, że to Wisła Płock, a nie Śląsk-Wrocław, spadł z ligi. Natomiast no, ta jesień, no, to jest naprawdę jesień mistrzowska. 41 oczek i zasłużona pozycja lidera.
Zwróćmy też uwagę, jak to wyglądało w latach ubiegłych, a więc w całym roku kalendarzem 2022 i w roku kalendarzem 2021. No nie cofałem się jeszcze bardziej, no bo to pamiętam, jak wyglądały minione lata, okres pandemiczny, ale też te, powiedziałbym, reformy rozgrywek, a więc dzielenie tabeli i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o rok kalendarzowy 2022, to tutaj jest ciekawa zależność, analogia, no bo Raków Częstochowa otwierał wówczas tamtą tabelę i rok kalendarzowy 2021 to również Raków był najskuteczniejszy. Co ciekawe, to się przełożyło tylko na jedno mistrzostwo, pamiętamy, w tym sezonie 2022-2023. Natomiast to jest ciekawe, że medaliki były tak skuteczne, ale gdzieś to wszystko nie przekładało się na to, że na koniec sezonu Raków nie zdobyło mistrzostwa, zarówno w sezonie 2021, jak i 2021-2022. Natomiast zwróćmy uwagę, jak to wyglądało właśnie w tych latach ubiegłych. Przed Wami tabela za rok 2022, a także 2021. No i też przed Wami ta czołówka, ona jest praktycznie niezmienna. Bardzo w każdym razie podobna. 2022 rok wygląda to następująco. Raków Częstochowa 75 punktów na koncie, Lech Poznań, Legia Warszawa, Pogoń Szczecin, a także Warta Poznań, co ciekawe. Natomiast rok 2021, no to jest Raków Częstochowa, Lech Poznań, Pogoń Szczecin i Lechia Gdańsk. Piast Gliwice zamyka tę czołówkę, natomiast Legia była troszeczkę niżej. No to też wynikało z tego, że Legia miała bardzo słaby ten sezon 2021-2022. No przede wszystkim słabą jesień. Pamiętałem przez chwilę, no wydawało się, że Legia być może nawet spadnie. Była tuż nad kreską. Natomiast na samym końcu się oczywiście uratowała. Aleksander Wukowicz, który przyszedł do Warszawy ponownie w roli strażaka, wyciągnął tę drużynę z tego trudnego kryzysu. Natomiast te ostatnie lata pokazują, że to Raków na przestrzeni lat jest drużyną bardzo skuteczną. Oczywiście nie wiadomo, czy w tym sezonie sięgnie po mistrza, czy obroni ten tytuł, no bo też ta jesień gdzieś była wyjątkowo ciężka. Drużyna Dawida Szwargi mogła narzekać na ten trudny terminarz. Wiadomo, że medaliki walczyły w Europie. W tej chwili już tych rozgrywek europejskich nie będzie. Nie będzie też gry co 3 dni, w odróżnieniu na przykład od Legii, która przecież no, będzie musiała gdzieś walczyć w tych europejskich pucharach i to też niebywale utrudni jej sprawę. Fakty są jednak takie, że ten sezon, czy właściwie ta runda, która przed nami, raczej będzie się uśmiechała przede wszystkim do Śląska Wrocław, no bo to drużyna Jacka Magiery ma najbardziej komfortową sytuację. Tak zresztą wygląda tabela, jeżeli chodzi o ten sezon. No i tak jak doskonale wiemy, Śląsk ma punktów najwięcej. Dalej jest Jagiellonia, która również przepracowała świetnie ten okres i która również jest taką, powiedziałbym, pozytywną sensacją tego sezonu. No i też to podium zamyka nam Lech Poznań. Wiadomo też, że gdyby Legia sięgnęła na przykład po komplet w tym ostatnim meczu w roku kalendarzowym 2023, no to przede wszystkim wygrałaby w tym takim, powiedziałbym, moim plebiscycie, patrząc na tylko na rok 2023. Tam oczywiście porażka z Krakowią. Natomiast, co warto podkreślenia i co jest zdecydowanie istotniejsze z perspektywy stołecznego klubu, no to miałaby teraz trzecią lokatę i przyjmowałaby właśnie na podium i miałaby lepszy, powiedziałbym, start na rundę wiosenną sezonu 2023-2024. Chwaliłem Raków, doceniałem Śląsk, mówiłem też dwa słowa Jagiellonii, natomiast trzeba też tak całkiem serio powiedzieć, kto zawiódł w tej jesieni. No i generalnie popatrzymy sobie na cały rok 2023, no to jest przede wszystkim ekipa Widzewa Łódź. Myślę, że to też nie jest przypadek, że ta drużyna zajmuje ostatnie miejsce w tej, powiedzmy, takiej tabeli za rok 2023. Przez tę fatalną wiosnę ledwo, powiedziałbym, utrzymał się na swoim stanowisku trener Janusz Niedźwiedź. Pamiętamy przecież, zastanawiano się ponoć o tym, żeby go zwolnić, no ale uzbierał bardzo dużo tych punktów na jesieni i ostatecznie przetrwał na stanowisku, natomiast początek sezonu nie był dla niego łaskawy, no bo jako pierwszy trener w tym sezonie stracił posadę. Myślę, że też być może zawiodła nas wszystkich Krakowia, która no zdecydowanie wycelowała wyżej, a obecnie jest tuż nad kreską, a w tej tabeli za rok 2023 zajmuje tylko miejsce 12. Nisko też jest Warta Poznań, która radzi sobie zdecydowanie lepiej na wyjazdach niż w domu, no i to też przekłada się z pewnością na tę słabą serię ekipy trenera Szulczka. No i to są chyba takie trzy drużyny, które nas gdzieś tam najmocniej zawiodły. Pewnie też te wyniki Stali Mielec mogłyby być lepsze, natomiast wiadomo, że trener Kiereś, podobnie jak przed laty trener Majewski, musi szyć z tego, co może, a wszyscy wiemy, jak wyglądają i jak dynamiczne są te wszystkie zmiany kadrowe w drużynie Stali Mielec. Podsumowując, największe pochwały za ten rok kalendarzowy na pewno Rakowowi Częstochowa, ale też Śląskowi Wrocław czy Jagiellonii Białystok, no bo naprawdę, no być może ta wiosna najlepsza nie była w wykonaniu tych dwóch ostatnich, natomiast jeśli
jesień rewelacyjna. Jeżeli chodzi o Rózgi, gdybym tutaj musiał się wcielić w rolę Mikołaja, no to z pewnością skarciłbym i skrytykował Widzę Łódź, który ma na pewno duże ambicje, a wygląda nie najlepiej. No i też myślę, że Krakowia, która będzie musiała przemyśleć tę całą rundę jesienną, no i być może już za kadencji nowego trenera, jak to mówiłem w tym poprzednim materiale, no bo być może Janusz Niedźwiedź trafi do drużyny Pasów, też będzie musiała przedefiniować swój pomysł na piłkę. Tak to wyglądało w skrócie, a więc takie podsumowanie tego, co oglądaliśmy w minionym roku, biorąc pod uwagę właśnie na rok kalendarzowy, a niekoniecznie cały sezon. Kanał 365 dni o piłce, pamiętajcie o tym kciuku w górze pod filmem, o subskrypcji kanału. Dzięki, pozdrawiam i przede wszystkim wesołych świąt wszystkim. Do zobaczenia.